Uwaga, małe ostrzeżenie, alert, Justyna nagrywa w emocjach. Więc tutaj będzie masa powtórzeń, masa ekscytacji, bo po prostu sobie tak, wiecie, stwierdziłam, a, nagram coś. Cześć, jestem Łap Chwilę i w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na recenzję książki, która absolutnie zbiła mnie z nóg i jest prawdopodobnie czymś, co zapamiętam na długie lata. Po pierwsze unboxing. Ludzie, którzy obserwują mnie na Snapchacie oraz Instagramie, doskonale wiedzą, w jaki sposób ten unboxing przebiegał. Było brudno i otwierałam tę książkę w wannie. Z prostej przyczyny. Ponieważ cała zapakowana była w kopertę z holi pudrem i podczas kiedy otwierałam tą jakże cudowną, kolorową okładkę, wszystko wysypało się i na spodnie, i we wannę. I teraz nie mogę tego domyć, ale mamo, nie martw się, domyję. I wydaje mi się, że to też właśnie zwiastowało, że tą powieść zapamiętam. Ale wiecie co? Nie spodziewałam się czegoś tak dobrego. Jest cudowna. Może jednak mimo wszystko zacznijmy od fabuły i od tego, dlaczego to jest takie dobre. A później zajmiemy się tymi wszystkimi wspaniałościami, które autor tutaj zostawił. Przytulas do książki. Zacznijmy może jednak od naszego głównego bohatera, który nazywa się Aaron Soto. I tutaj lampka powinna mi się była zaświecić co do tego, że ta książka będzie miłością, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale mega crushuje Warnera z Daru Julii. Warner miał właśnie na imię Aaron. W każdym razie nasz bohater ma 16 lat i bardzo ciężką przeszłość. Ponieważ jego ojciec zaledwie kilka miesięcy wcześniej zabił się w jego własnej wannie w jego domu. I wiecie, on tak naprawdę tak codziennie przechodząc, czy też korzystając z tej łazienki, patrzy i oczyma wyobraźni widzi swojego ojca, który leży w tej wannie martwy. To jest naprawdę przeokrutna sprawa, tym bardziej, że Aaron nie może zrozumieć motywów, które kierowały jego ojca do samobójstwa. Po prostu chłopak nie umie się pozbierać i mimo, że ma cudowną dziewczynę, która w 100% go rozumie, zawsze znajduje dla niego czas, mimo tego nastolatek z jakiegoś powodu nie jest szczęśliwy. Kilka tygodni przed rozpoczęciem akcji książki podciął sobie żyły, ale była to po prostu nieudana próba samobójcza. Jak widzicie, tematyka książki jest bardzo trudna, ale wbrew pozorom cała fabuła nie kręci się wokół próby zapomnienia o śmierci ojca, ale ja to odbieram bardziej jako próby bycia szczęśliwym człowiekiem. Mam wrażenie, że taki główny zamysł tej książki to jest szukanie samego siebie. Ja osobiście uwielbiam tego typu powieści, bo sama nie do końca wiem, kim jestem i po prostu jestem tym typem człowieka, który dalej próbuje siebie znaleźć, więc wielką, przeogromną, bratnią duszę znalazłam właśnie w głównym bohaterze i może też to w pewnym stopniu wpłynęło na moją wielką, ogromną miłość do tej książki. Przejdźmy może do czasu samej akcji, ponieważ jest to, wydaje mi się, taka delikatna przyszłość, bo jest to książka z delikatnym też science fiction. Bo w świecie przedstawionym właśnie w historii Aarona istnieje taka instytucja jakby do wymazywania własnych wspomnień, która nazywa się Leto. Jest to coś, na co zwykle mogą pozwolić sobie tylko i wyłącznie ludzie bardzo zamożni, ale chłopak tak wewnętrznie marzy o tym, żeby podarować, czy żeby jego własna mama była w stanie zrobić sobie taką operację, bo co jak co, ale jego zdaniem właśnie na początku książki ona tego tak naprawdę potrzebuje. I chyba tyle powinnam Wam powiedzieć, żeby wprowadzić Was delikatnie do tego świata, ale możecie być pewni, że streściłam Wam dosłownie pierwsze 20 stron. A od około jej połowy jest zwrot akcji na zwrocie akcji. I tak jak właśnie przez te pierwsze 200 stron szło mi się bardzo przyjemnie, brałam to jako taką czystą, luźną młodzież o szukaniu siebie. Tak, to co się później porobiło sprawiło, że ta książka jest moją absolutną miłością. I właśnie ten początek przypominał mi takie, wiecie, żółwiarz do końca, że jest bohater, który zmaga się z jakimś problemem, ale to co się dzieje potem przechodzi po prostu ludzkie pojęcie i wychodzi przez dach. O, tam jest poziom genialności tej książki. Przydałoby się jeszcze wspomnieć, że to jest debiut literacki, więc co jak co, ale kurde, Adam, pisz więcej, bo ja naprawdę przeczytam wszystko i facet, masz talent. Tak naprawdę jeszcze problemem, z którym zmagają się bohaterowie, jest fakt, czy Instytut Leto jest w stanie przywrócić poszczególnej jednostce takie prawdziwe szczęście, czy zapomnienie o problemach jest jego likwidacją, czy odcięcie się od nich jest wyjściem? Właśnie to są takie problemy, można też powiedzieć egzystencjalne, bo wydaje mi się, że każdy człowiek chciałby czasem o czymś nie pamiętać, ale z drugiej strony złe wspomnienia właśnie kształtują naszą osobowość, więc bez wspomnień nie jesteśmy już nami. Mimo wszystko, jak już Wam wspominałam, książka jest absolutnie genialna. Do połowy przeciętna, ale jak już miniesz tę połowę, akcja rozbija się w taki sposób, że jak już mówiłam, jakość tej książki wywala w kosmos. A więc dziękuję Wam za obejrzenie. Oczywiście czytajcie raczej szczęśliwy niż nie. Zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, wpadania w te wszystkie fajne linki na dole, dzwoneczkowania i dziękuję. Do następnego. Pa!